Przekształcanie taktów ćwiczenia. Przekształcimy temat, który mamy zapisany w takcie 6 ósmych do taktu 3 czwarte. Takty te są do siebie bardzo podobne, dlatego że zawierają po 6 ósemek. Różnica polega na ich łączeniu. W takcie 3 czwarte ósemki łączymy po dwie, tak żeby nam utworzyły trzy grupy równe ćwierćnucie. Natomiast w takcie 6 ósmych ósemki łączymy po 3, dlatego że jest to takt złożony z dwóch taktów. 3 ósme plus 3 ósme. I każdy tak da się podzielić na połowę. Zobaczmy. Tu i tu. Dobra. Pamiętamy, że jak przekształcamy, to musimy zapisywać wartości w tej samej kolejności. Tylko inaczej je łączymy. Dobrze, zacznijmy. Ćwierćnutę przepisujemy. Potem mamy dwie ósemki, więc łączymy je razem. I ćwierćnutę przepisujemy. I w ten sposób widzimy trzy równe miary taktu. Kolejny takt. Bierzemy dwie ósemki, bo one tworzą nam pierwszą ćwierćnutę. Potem kolejną ćwierćnutę utworzą ósemka i dwie szesnastki, więc zapisujemy je jako grupę. Tak, mamy dwie trzecie taktu i cztery szesnastki nam zostały, więc je przepisujemy połączone. I mamy cały takt. Kolejny takt. Ósemkę przepisujemy. Ćwierćnutę przepisujemy, potem mamy ósemkę, dwie szesnastki, ósemkę. Bierzemy tą ósemkę, piszemy ją z chorągiewką. I te trzy wartości utworzyły nam grupę, która się nazywa synkopa. Synkopa jest równa półnucie, więc mamy już dwie trzecie taktu. I zostało nam jeszcze dwie szesnastki i ósemka. Zapisujemy je w taki sposób jako grupę równą ćwierćnucie, czyli mamy półnutę plus ćwierćnutę w tym takcie. I ostatni takt. Ćwierćnutę z kropką możemy przepisać, ale teraz nie możemy drugiej ćwierćnuty z kropką przepisać, bo tak grupujemy w 6 ósmych. Bierzemy z niej ósemkę, żeby nam powstała grupa równa półnucie. I została nam jeszcze ćwierćnuta, więc ją piszemy tutaj i legujemy, bo musi to być nasza ćwierćnuta z kropką.